Trochę to inaczej ode mnie. Inaczej pan to widział, inaczej to się nagrało, tak? Trochę uważam, że motocykliści jeżdżą na wariata. No. To była dość nietypowa kolizja, choć jej początek był klasyczny. Niewielkie uszkodzenia, dwóch kierowców, dwie sprzeczne wersje i zdecydowanie za dużo emocji. Zaczął przyjrzeć, tu rękami wymachiwać, krzyczeć na mnie. Bo się tylko odpięło, a tam to długi wyzywać. Żeby nie było tych nerwów tutaj, to pewnie byśmy się dogadali, ale niestety nerwów. No niestety, no. Jeden z kierujących jechał skuterem, natomiast drugi tym Audi. Każdy z nich uważał, że to ten drugi powinien dostać mandat. W samochodzie była zamontowana kamera, jednak na razie nie udaje się znaleźć nagrania z momentem kolizji. Jechałem lewym pasem, ten pan jechał po linii, ale jechał za mną, później wyprzedził mnie, dojechał na równo ze mną, jak ja dałem sygnał, to zjechał na lewo i oprał się o moją felgę. To natomiast wersja drugiego kierowcy. Jestem przekonany, że panu nie spodobał się mój manewr wyprzedzania, że ja skuterem wjeżdżam przed niego, próbował mnie wyprzedzić, tak? I wyprzedzając mnie, zahaczył mój skuter. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. No, może poza dumą kierowców, którzy zamiast dogadać się między sobą, wezwali na miejsce policję. No i co? Mamy dwie różne wersje tutaj, państwa. Ale ja jestem przekonany... Ja jestem przekonany, bo pan powiedział, że ma wideorejestrator, że bardzo... No szuka. Że bardzo nam to dużo wyjaśni, bo jeżeli jest to moja wina, jak najbardziej ja przyjmę mandat. O ile to znajdzie, to nam może coś to... Wie pan co, jeżeli nie, to ja bym prosił o zabezpieczenie tego... My tego nie możemy zabezpieczyć. Nawet jeżeli... Pan to zabezpieczy we własnym zakresie, tak? Do sprawy. W jaki sposób? Tamten pan. Do sprawy. No dla niego będzie to, tak? Ważne, tak? Bo on twierdzi, że nie jest sprawcą zdarzenia. Jeżeli sprawcy nie uda się ustalić na miejscu, tą błahą sprawą będzie się musiał zająć sąd. Tu następuje jednak punkt zwrotny. Okazuje się, że kierowca Audi, który zadzwonił po policję, znajduje nagranie z kamery samochodowej, na którym widać moment kolizji. Proszę zobaczyć, ja się pojawiam tu z prawej strony, pan do mnie dojeżdża i w tym momencie mnie uderzy. Dobra, może pan zabrać kamerkę. I tak sprawcą kolizji okazał się kierowca, który ją nagrał. Mężczyzna nie udostępnił nam jednak nagrania i nie możemy go państwu pokazać. Po tym monitoringu, co widzieliśmy, to niestety tutaj pan będzie sprawcą. Ja wiem, że ten pan zjechał na prawo zajechał. No dobra. Ale widać jak pan z motocykla, tak? Jak jest na lewym pasie. Już jest na lewym pasie i on jedzie tym lewym pasem, tak? I pan dojeżdża wtedy do niego. Ale on był na lewym pasie. Ale była linia przerywana też, tak? Tam na trzecie go można wyprzedzać. Więc mi się wydaje, że tutaj zawiniliśmy oba, jeżeli tak chodzi. Pana, jeśli chodzi o zdarzenie, pan jest tutaj sprawcą zdarzenia. No dobra, to nie będzie. Rzeczywiście dokument wskazuje trochę inaczej, niż mi się wydawało. Mandatem zostaje ukarany kierowca Audi. Grzywna to 250 zł. Do konta kierowcy będą też dopisane punkty karne. Trochę to inaczej ode mnie. Inaczej pan to widział, inaczej to się nagrało, tak? Inaczej jednak to rzeczywiście było... Ja nie mam tutaj sygnału, bo jak ten pan wyjeżdżał między nas, dałem sygnał. Ten pan jeszcze bardziej... No to wie pan, no, dla nas jest istotne tutaj, jak to wyglądało, tak? Że ten pan był już na lewym pasie ruchu, tak? Przed panem był, a pan... No, w zasadzie prawie wymuszenie, no, też. No nie, no, porozmawiać zawsze możemy, no. Ja to uważam, że motocykliści jeżdżą na wariata, no. Tak samo w tej chwili tutaj było. Rozmowa trwa jeszcze długo, jednak ostatecznie kierowca Audi przyjmuje mandat. Będzie mógł go zachować na pamiątkę. Drugą będzie nagranie kolizji, którą sam spowodował. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.